opowiadałeś nam kawałek swojej historii. Z nami Mariusz jest, który swoją historię z alkoholem właściwie zaczął od pierwszych dni życia. Bo alkohol był w domu, a potem był w tobie. Jak wspominasz ten czas niewoli? Od małego pamiętam, alkohol był u rodziców. Później, gdy w 2002 roku miałem 16 lat, zmarł tata i wtedy, żeby mama mogła legalnie pić w domu. No ja byłem 16 lat, no to o, fajnie, mogę sobie piwko wypić w domu. Od tego piwka się wszystko zaczęło. Mama zmarła w 2005 roku, wylądowałem na ulicy, bo trzeba było mieszkanie sprzedać, bo długi. Po śmietnikach, wiadomo jak to na ulicy. Rano trzeba się wypić, bo jest kac. Wieczorem trzeba wypić, bo się nie zaśnie. I tak przez 16 lat. Czyli przepiłeś mieszkanie, można powiedzieć? Przepiłem mieszkanie, własne dach nad głową sprzedałem, żeby przepić. 3 lata temu Ania razem z księdzem Stanisławem podeszli ludzie do mnie do śmietnika, tam gdzie mieszkałem, bo miałem łóżko w śmietniku i normalnie mieszkałem w śmietniku. I powiedzieli, czy mogą się pomodlić. Na początku no spojrzałem się jak zawsze na innych, następni przyszli. Następni przyszli i chcą nawracać, ale gdy się ksiądz modlił nade mną, to jakby piorun we mnie strzelił. Poczułem, czy to jest miłość, czy to jest spokój w sercu, czy to jest radość. I od tego czasu się wszystko zaczęło, życie z Jezusem. Nie próbowałeś go wyganiać od tamtego czasu różnymi swoimi pomysłami na życie? Nie. Jak mam jakiś problem, bo wiadomo, że nawracałem problemy, bo to jest nawracana choroba. Po prostu godziny przegadano właśnie za mną z Torunia, z księdzem, z ojcem Stanisławem z Lubaszowej, z siostrą, z którą znalazłem po kilku latach. Mam dużo wsparcia teraz. Teraz wiem, jakie jest życie na trzeźwego. Uczę się dopiero żyć na trzeźwego z miłością ludzką. I teraz też dzieło ewangelizacji ubogich i strapionych pomaga innym wyjść z nałogu. Jesteś szczęśliwy? Tak, teraz tak. Dziękuję, Mariusz, za twój kawałek historii. A państwa chcę zaprosić na kolejną odsłonę spotkania z księdzem Leszkiem.